Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Memphis Grizzlies w NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli nasz drugi cały sezon, a trzeci tak naprawdę ogólnie tutaj sezon. W poprzednim sezonie byliśmy na drugim miejscu w konferencji. W playoffs niestety odpadliśmy w półfinale konferencji, więc no nie wiem, liczyłem, że będziemy mieli ten finał przynajmniej konferencji. No w tym sezonie oczywiście wiadomo, nie ma co tutaj dużo mówić. No ten sezon to jest sezon, który na pewno liczy, że będziemy w finale konferencji. Na razie nie będę tutaj nic zmieniał. Nie ukrywam, że jeśli podczas trade deadline nie będę zadowolony z rekordu, to pierwszy jest Marcus Smart na odejście. No, naturalna można powiedzieć selekcja. Bane, Jackson, Sar, Moran, żaden z nich nie pójdzie na pewno. No byłby to Smart po prostu. Mamy tutaj GG Jackson, mam ogólnie dużych gości w miarę tutaj. Tylko Williams nie jest takim większym gościem. Zaire potencjalnie mógłby być tylko, jakby on właśnie byłby bardziej shooting guardem. Choć Luke Kennard to jest też dobry zawodnik, mieć takiego shootera naprawdę dobrze mieć, dlatego wydaje mi się, że jednak to Luke Kennard właśnie będzie. To Luke Kennard jednak będzie, mam wrażenie. Mamy też nowego trenera, Kevin Olick, gracz obecnie, jakby to jest trener Nets. To, nie, on jest chyba tymczasowym obecnie trenerem, no ale jest trenerem Nets. Nie Zaire właśnie, ale Kennard. Myślę, że Kennard właśnie jednak, bo jednak no, ten jego shooting może powiedzieć potrzebuje, myślę. Jednak jest to naprawdę bardzo dobry shooter. Na razie coś takiego. Możliwe, że pójdziemy w dłuższej minutami, jeszcze zobaczę. Na pewno Moran 36, Smart 30, Bane. No właśnie, tutaj widzę, że już pójdziemy z minutami w dół. Pewnie każdy pójdzie z minutami w dół, tak naprawdę. Tak to pewnie będzie wyglądało. 34 dla tej dwójki. Markus Smart 32 i może Gigi Jackson jednak 20. Tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. Takim line-upem będziemy zaczynać, a więc możemy zaczynać od meczu z Dallas. Przegrywamy tutaj ten mecz z Dallas, niestety. Ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Drugi mecz za to już właśnie wygrywamy. Oczywiście ponownie musimy liczyć na nasze największe gwiazdy. Może w tym roku Morant da radę wygrać nagrodę MVP. Rok temu po prostu był świetny, ale Luka i Jokic po prostu byli w swojej, może powiedzieć, lidze. Pierwszy naprawdę taki fenomenalny występ Moranta w tym sezonie. Może nie fenomenalny, ale taki pierwszy naprawdę bardzo dobry występ jego w tym sezonie. To jest fenomenalny występ. Chciałem fenomenalny występ, mam fenomenalny występ. 47 punktów, 8 zbiórek, 13 asyst. Też świetna ogólnie tutaj skuteczność. Jak Aleksander Sar zaczyna? Dobrze. Właśnie co najmniej chcę od niego double-double. 4 bloki. Wiadomo, że to jest dopiero początek meczu, bo to było 5 meczów, ale i tak. Przez pierwszych 5 meczów 4 bloki, a wreszcie to jest naprawdę, to i tak jest naprawdę dobra rzecz. Pokonujemy Nets tutaj. Jackson to jest świetny mecz. Pistons przed nami. Porażka niestety. Philadelphia. Marcus Smart jest pełni gotowy do gry. Porażka 4 punktami z Filadelfią. Triple-double od pewnie Morant. Tak, to był Morant. Pierwszy mecz w in-season turnamencie i tutaj wygrywamy. Rok temu przegraliśmy chyba w pierwszej rundzie fazy pucharowej, tak to mogę nazwać, in-season turnamentu. Kolejny mecz in-season turnamentu już są ci mocni Thunder właśnie, więc wiedziałem, że będzie ciężko ich pokonać. Sacramento, też dobry zespół, ale ich pokonujemy punktem, ale ich pokonujemy. Pelicans. Duże zwycięstwo, duże naprawdę zwycięstwo, 37 punktów od Desmonda Baina. Phoenix, którzy są słabi w tym roku, rok temu pokonali nas, a w tym roku są no dość słabi. Kolejny mecz in-season turnamencie, przegrywam punktem z Warriors. No nie jest to najlepszy start, nie ma co ukrywać. Wręcz jest to zły start, jak na nas. 10-9, no nie tak się spodziewałem. Kto zawodzi, a kto nie zawodzi? Morant. Powinien troszkę lepiej grać, bym powiedział. Smart. 5 punktów average'uje. Rozumiem, że to jest defensywny, no głównie znany defensywną postacią, ale i tak. Desmond wygląda dobrze. Jackson wygląda dobrze. Sar wygląda dobrze. No to jest to, o czym mówiłem. Jackson niestety Gigi troszkę poszedł w dół. Ale to jest to, o czym mówiłem. Kto właśnie potencjalnie może pójść pierwszy? Marcus Smart. Zobaczmy, jak to wygląda na obecną chwilę. Potencjalnie właśnie próba wymiany Marcus Smarta. Właśnie ten kontrakt. Kiedy ten kontrakt miałby wbije się, może powiedzieć, nowy? Ja właśnie tego zapominam zawsze. Ja to właśnie, ten jego kontrakt przed jeszcze rok temu miał jakby lepszy kontrakt, on właśnie lepsze jakby opcje dawał. Tim Hardaway, taki shooter po prostu, mógł krótko mówiąc, w starting line-upie. Nie wiem, jakby kiedy właśnie ten kontrakt mu się wbije, to jest duża niewiadoma. Możemy przedłużyć to już z kontraktem przez Brandon Clark. Jako rezerwowy center na takim salarii zdecydowanie może być. Zdecydowanie może być. Kennarda też możemy podpisać na właśnie na minimum dealu. Z miłą chęcią mu dam dwuletni kontrakt.
A on sam 76 overall, on się fajnie rozwija. Mamy też tego młodego Evansa, o którym zapomniałem. Jego właśnie dałem do G League'a, powinien go dać do G League'a. Amundsena też bym, myślę, wrzucił do G League'a, szczerze. Tą dwójkę wrzucił do G League'a. Tak bym to zrobił, tak bym to zrobił. Idziemy dalej, Kings. Nie będziemy tutaj robić żadnych zmian, oczywiście. Wiadomo, że oni poszli do G League, ale my nie będziemy tutaj robić żadnych zmian. Pokonujemy Sacramento. Minnesota tutaj też pokonujemy, to dobrze. Anton Edwards zagrał fenomenalnie, ale jednak i tak my wygrywamy, co najważniejsze. Myślę potencjalnie nad tym, żeby zabiorę myślę, że minuty Smartowi. Komu je za to wrzucę? Mogę wrzucić Kennardowi w sumie. Czemu nie? Wygrywam tutaj z Lakers. No, także mówię, zapowiada się na to, że pewnie będzie ta wymiana. Też mam pewniejsze kontuzje. Zapowiada się, że będzie ta wymiana, bo niestety my wyglądamy znacznie gorzej niż rok temu. To jest ogromny problem. To jest ogromny problem. To jest właśnie dziwne. To jest dziwne, prawda? Więc co im naprawdę przychodzi do głowy z tym, żeby dawać Aleksandra Sara na ławkę? No po prostu po co? Po co, naprawdę? Nie ma sensu żadnego. Nie wiem, po co oni to w ogóle kombinują. Dostałem Sara 34 minuty za ten czas. To mogę mu zagwarantować. Vince Williams 30. Smart dostaje. A, dobra, widzę, że jednak te minuty pójdą w dół jednak. Minuty jednak pójdą w dół. Tak, i Moran 36. Moran dostaje nawet więcej właśnie tych minut. Dobra, jeszcze te 2 minuty dla Smarta już mogą być. Pacers przed nami. Porażka z Pacers, no. Aj, nie wiem naprawdę. Strasznie ten kontrakt Smarta, naprawdę. Nie wiem, czy on się dopiero od następnego jakby sezonu, może powiedzieć, jest aktualny, czy od trade deadline'ów, te jakie podpisaliśmy z nim. Nie wiem, ale naprawdę, Malik Monk jest tutaj. Tylko, że musiałbym oddać Vince'a Williamsa. Vince'a Williamsa nie chciałbym zbytnio oddać. Ale Malik Monk byłby opcją fajną. A jakbyśmy dołożyli Pika. No, Quickly też nie jest jakąś złą opcją na pewno. Quickly też nie jest na pewno złą opcją. Malik Monk mi się jednak najbardziej, szczerze, z tych zawodników jak na razie. Z tych opcji to najbardziej Malik Monk mi się poda, taka opcja. Malika Monka właśnie, żeby ściągnąć. Tylko to mi się nie podoba. A dobra, teraz tutaj byłaby już. Taka wymiana byłaby spoko nawet. Dobra, jeszcze się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam. A coś czuję, że za niedługo nie będę mógł się wstrzymać, bo po prostu my przegrywamy i przegrywamy. Wygląda naprawdę źle. Ten smart jest po prostu, wydaje mi się, że właśnie tym zawodnikiem, który będzie wymieniony. Kontuzja Moranta, dobrze, to nie jest jakaś poważna kontuzja, jeszcze tego by mi brakowało. Desmond Bane wraca do gry. Są dobre wieści dla nas na pewno. To są bardzo dobre wieści dla nas. Morant nie będzie pauzował, bo nie musi. Nie musi pauzować. Z taką kontuzją w ogóle nie musi pauzować. Więc tak, GG Jackson tutaj będzie miał te 20 minut. Tak, 20 minut. 16 tutaj Vince. Clark 14. Tak, i tutaj. Jednak właśnie dalej Kennardem wolał mieć. Na przykład może za rok, nie wiem, może na przykład za rok. Za rok jakoś może tutaj wrzucimy Zaira. No nie, może za rok właśnie go wrzucimy. Na razie jednak nie. Co jeszcze mi tutaj brakuje? Nie wiem. No w sumie mogę wrzucić 38 Morantowi. Czemu nie? Czemu nie? Gram z Cleveland. No to jest seria tych trzech zwycięstw z rzędu. Dawno nie mieliśmy taką serię. No już nie mamy takiej serii, bo przegraliśmy. Z Pacers przegrywamy. Wow, przegramy z Wizards. Nie, naprawdę to jest. To jest strasznie naprawdę dziwne, bo to naprawdę dla mnie kompletnie nie ma sensu. Dosłownie, co się zmieniło porównując z rok temu? No praktycznie nic się w naszym zespole nie zmieniło. I to jest dla mnie. Nie, jakby to nie ma sensu. Po prostu.
Jedna z takich rzeczy, która absolutnie nie ma sensu dla mnie, prawda? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Tak, patrzę na tych zawodników, naprawdę, no, większość z nich nie ma jakiegoś downgrade'u. No, Smart po prostu będzie, że musiał pójść, pewnie. Powiem, że właśnie, no. Nie jestem fanem. A Kobe White? Wow. Mogliśmy mieć, bo ten pick się już robi dobry powoli, przez to, że właśnie, no, zapowiada się, że będziemy słabi. Anthony Black z Orlando, tylko że właśnie on będzie miał kontrakt przedłużenia. Paul George na shooting guardzie. Ale ja bym przed... Nie, to jest zbyt duże ryzyko, bo jest już wiekowy. Ja bym Paul George'a wziął, Bane by wrócił na shooting guard. Mógłbym potencjalnie jakiegoś skrzydłowego zgarnąć, tak naprawdę też. Nie myślałem tak zbytnio o tym, ale Kobe White jako mój shooting guard. Tylko, że mam się, to jest, zgarniam dwóch gości, którzy mają kontrakt do podpisania, nie wiem. Z jednej strony nie chciałbym tak szybko podjąć tej decyzji. Z drugiej strony nie chcę, żeby było za późno. Jak wygląda to w standings? Mamy 14 seed, wow. Mam przedostatnie miejsce konferencji. To jest coś, czego ja nie spodziewałem się, że zobaczę. Gitarzas tutaj wygrał. Następna porażka i chyba będzie trzeba robić wymianę. Miami Heat. Tu wygrywamy. Trzy zwycięstwa z rzędu. Czy to poprawia przynajmniej jakkolwiek naszą sytuację? No, skoczyliśmy na 12 miejsce. Daj tam, nic nie daje. Wygrywamy z Atlantą. Triple double od Moranta. Jesteśmy na 12 dalej. Rockets. Oni są mocni w tym sezonie. Właśnie, spodziewam się, że możemy z nimi przegrać. Bucks, za to tu wygrywamy. Dobra, czekamy, już jesteśmy blisko tego trade deadline'u i wtedy ostatecznie jakby podejmiemy decyzję, co robimy. Paszka tutaj. No, mamy trade deadline. No dobra, mamy trade deadline. Z kontraktami czy coś się zmieniło tutaj? Nic się nie zmieniło z kontraktami, no dobra. Tak już mówiłem, albo smart, albo nic praktycznie. No nie wiem, naprawdę wydaje mi się, że to smart jest tym zawodnikiem, którego powinniśmy wymienić. Wow, Dejounte Murray, tylko że to jest Edmundson. Dejounte Murray brzmi jak naprawdę niesamowity pomysł. Spróbujmy to zrobić bez Amundsona. Co wy na to? Dobra, Grizzly Blackwire. Dobra, czyli wrzućmy wam jakieś. Dałbym wam, no to Richardsona może. Granted interest in this trade. No dobra, rozumiem. A jakbym wam wrócił tutaj second roundy? Dobra, dam wam kogoś lepszego. Jestem skłonny wam dać Santi Aldame. Jestem skłonny wam dać Santi Aldame. Co na to powiecie? Second roundy? Czy second roundy dadzą radę to załatwić? Pewnie nie. No właśnie. Ajajaj, chciałbym Dejounte Murray. Nie ukrywam, że Dejounte Murray jest też solidnym obrońcą. A on oprócz tego dużo więcej dodaje w ofensywie niż Smart. No nie wiem. First round 2030 nasz. Bez Santiago Aldamy. Z Joshem Richardsonem. Z Santi Aldama, jak wam dam, to będziecie zainteresowani. Nie jesteście zainteresowani. A kogo oni chcieli? Oni chcieli Amundsona. A teraz second round, jak jeszcze wam dołożę. Naprawdę nie będziecie zainteresowani tą wymianą. No udało się, dobra, udało się. Dołożyłem dużo tych second roundów, ale mamy Dejounte Murraya. To była najlepsza rzecz, którą mogę praktycznie wykombinać na obecną chwilę. Myślę, że Dejounte się tutaj naprawdę to świetnie po prostu wpasuje. Mam te właśnie dalej. No nie chciałem właśnie oddawać przed DJ'ego, bo jest młody, dalej dobry. Vince jest solidnym obrońcą z ławki, który może wchodzić. Brandon Clark jest wystarczająco dobry, że też wolałbym go nie oddać. Luke Kennard jest dobrym shooterem, którego mieć tutaj. Dobrze mieć go właśnie z ławki. Właśnie mamy tutaj Zaira, bo teraz tak. Mamy power forwarda, mamy small forwarda. I Kennard właśnie zmieni tutaj właśnie taką sytuację, że Kennard zmieni się w point guarda. Nie wiem, jak bardzo to jakby można powiedzieć na niego wpłynie, na Kennarda. Wpłynie to na niego nie najlepiej, ale dobra. A Zaire pójdzie na. Ojej, nie najlepiej. I takiego. A Vince? No już lepszy pewnie Vince na tym shooting guardzie jednak. Dlatego tak to będzie bardziej wyglądało pewnie.
Tak to pewnie właśnie będzie wyglądało. Tak będzie wyglądało aż 10 osób online. No dobra, więc pora właśnie to ponownie jakoś ustawić. I pan GG właśnie za 20 minut. Sar 32, Jackson 34, 34 Bane, Moran 36. I jednak chyba tak jednak to będzie wyglądało. Chyba tak to jednak będzie wyglądało. No dobra. Tak już wiem, więcej nic nie wykombinuję. Ten sezon może być niespodziewanie wtopą. Wygrałem z Atlantą. Pierwszy mecz, można powiedzieć, pierwsze starcie tutaj. Z kim ja w ogóle zrobiłem tą wymianę? Zdałem sobie sprawę, czy czasem była właśnie. To nie była wymiana z Hawks, to była wymiana z Suns, dobra. Czyli w Suns były uderzane. Ale właśnie jakby nie zdałem sobie z tego zbytnio sprawę. Ta paczka strategii nie powinna się wydarzyć, patrz na to, jak oni są słabi w tym roku. Dalej spokojnie, dobra. Musimy jak najwyżej over 50 winning percentage mieć. Tutaj mamy kogoś. Powinniśmy mieć właśnie Ward tutaj Saraj, był Sar. All-Star Game Morant. Pewnie tylko Morant. Morant był. I Morant był najlepszym zawodnikiem. No, czy był najlepszym zawodnikiem? Najwięcej na pewno punktów zdobył. To na pewno. Sacramento przed nami. Podobny mamy rekord do nas. Dlatego to zwycięstwo cieszy. Lakers też podobny mamy rekord do nas. Tutaj też wygrałem. Super. Takie właśnie zwycięstwo. Mają Cade Cunningham. Wow. Cade Cunningham, Sadiq Bey. LeBrona nie mają właśnie, bo już zakończył karierę. Mam Cade'a za to. To jest na pewno dobra rzecz dla nich. Minnesota. Podobny rekord też do nas. Tutaj wygrałem też super. To są naprawdę duże zwycięstwa, bo wygrywać z drużynami, które mają praktycznie identyczny rekord do nas, to naprawdę duże rzeczy. Zerknijmy właśnie tutaj na te standings, jak mamy 30 zwycięstw, 8 miejsce. No daje nam, najważniejsze, żeby tutaj jakoś po prostu się wbić do play-inu. Wiadomo, że zaraz jakby można powiedzieć, no to jest nowy zespół jakby i odkąd jesteśmy tutaj właśnie na nowo wyglądamy, no to naprawdę wyglądamy dobrze. Dlatego właśnie wiadomo, że jednak no, musimy troszeczkę naprawić to, co się wydarzyło przedtem, może powiedzieć, przed tymi wymianami, dlatego nie będzie też takie proste gdzieś tutaj pójść w górę. Wiadomo, że nie będziemy gdzieś w tych top seedach. Myślę, że piąte miejsce to jest max, co musimy osiągnąć. Tak mi się wydaje. Tak szczerze. W ogóle nie mam jakiejś dużej straty właśnie do tego piątego miejsca. Jak jeszcze raz tak zobaczę. No właśnie, mam naprawdę malutką bardzo stratę, więc piąte miejsce jest do zrobienia na pewno. Na wschodzie mam tych Pacers, jedynie, którzy naprawdę tak bardzo dobrze wyglądają. Mamy Josha Giddy'ego. Walkera Kesslera też mam, no. Jakim zamian to wszystko zrobili, nie wiem, ale wygląda to groźnie bardzo. Utah Jazz przed nami. To nie jest fajna porażka. No to w sensie to jakoś się akurat spodziewałem. Pistons nie mają Cade'a, ale i tak są mocni. Wygrywam z nimi, dobra. Potrzebowaliśmy tego. San Antonio. Tego też potrzebowaliśmy na pewno. Sacramento. Niedobrze, niedobrze. Warriors. Dobra, tu wygrywamy. Kolejny mecz z Warriors. Ciężko będzie ich dwa z rzędu pokonać. Ale jednak zrobiliśmy to. San Antonio. Aj, to byłoby dobra, naprawdę. To wygrać. Portland. Oni są mocni w tym sezonie. Ale ich pokonaliśmy, dobra. 35. wygrana jest. I jest na obecną chwilę 8 seed. Więc za bardzo jakoś nie ruszyliśmy naprzód. Boston są słabi. Więc fajnie byłoby ich pokonać. Super. Dallas. Są troszeczkę lepsi, więc na pewno to byłoby duża wygrana dla nas. I wygrywamy. Super. Dejounte Murray jednak ma kontuzję. Pelicans są lepsi troszeczkę od nas. Musimy ustalić nasz line-up. Musimy ustalić właśnie nasz line-up. 9-osobowy line-up. Jednak, no jak playoff praktycznie. Grają ci, którym ufam. A jednak Richardson, przykro mi, ale niezbyt ci ufam tutaj tak szczerze. 34 tutaj, 34 tutaj. 34 tutaj na pewno. 36 na pewno tutaj. Tak, 36 dla każdego. Jeszcze tutaj minuty dostaną niektóre osoby w górę. Pelicans. Przegrałem tutaj. Clippers za to pokonałem, dobra. Clippers ponownie, byłoby fajnie pokonać ich. I to robimy, super. Na mecz z Minnesotą wraca DeJounte. To też są dobre wieści dla nas oczywiście. Pomyśl 10-osobowy line-up. Pamiętaj, właśnie wracamy do tych domyślnych minut. Dla tych zawodników. 18 GG Jackson, tak, 30, już nie pamiętam, 2 miał Sar? Powinien mieć 2, 32 minuty. Tutaj na pewno 36 i zostałoby 34, dobra, tak to właśnie może wyglądać. Minnesota przed nami, oni się już wyłączyli z walki o play-in, więc to dobrze.
40 wygrana jest. I mamy też Six Seeda. To są playoffs. Na obecną chwilę mamy miejsce w playoffs. To byłoby duże dla nas naprawdę. Żeby nie musieć się bić przez ten play-in. Jakbyśmy od razu mieli właśnie ten awans. Philadelphia. Niestety przegrywamy. Te porażki są naprawdę bolesne. Ale wygrałem za to z Warriors, dobra. Żeby tylko właśnie nie popaść w jakąś serię porażek tutaj pod koniec tego sezonu. Niestety porażka z Blazers. Rockets też pewnie nas pokonają, a jednak nie. To jest duża wygrana. Kolejna duża wygrana dla nas. Raptors są mocni. Dlatego przegrywam. Pelicans są mocni. Ale wygrywam. Dobra, DeJounte. Kolejny raz kontuzja. Naprawdę. Czemu? Czemu musi tyle tych kontuzji doznać tutaj pod koniec? Czy tylko Dallas się tam liczy? No nie. Phoenix Suns też jest. I Denver, aby też są w miarę blisko. Mam mecz z OKC. Z Portland i z Cleveland, jak tam dobrze widziałem. Tak, więc trzy mocne drużyny. No to super, naprawdę. Pewnie mamy najcięższy... Najcięższy rozkład z tych wszystkich drużyn, zakładam. No to dosłownie zagramy, aby to były playoffs, mam wrażenie, nad minutami. Możliwe, że tak to będzie wygląda, by to były playoffs. 36, 38, 38, tak, i jeszcze tak, no tak już wiem, jak playoffs. Bo to są duże mecze. Ale i tak przegrywamy. Portland, też przegrywamy. Cleveland. Wygrywam za to przynajmniej tu. Haliburton MVP. Rekord plus dobry wynik. Plus dobry ogólnie sezon, więc można było się powiedzieć, że on może wygrać. Cooper Flagg, Rookie of the Year. Nikola Topić, Sixth Man of the Year. Wemby, Defensive Player of the Year. Jazz Walker, Most Improved. Clutch Player of the Year, Giannis. Rick Carlisle, Coach of the Year. All NBA Teamy. Mam tutaj Ja Moranta, drugi rok rzędu w All NBA First Teamie. To fajnie widzieć. Mamy, co my mamy? Mamy play-in. Nie lubię tych play-inów. Nie lubię, nie ukrywam tych play-inów. Bardzo. Też na tej dalej nie jest gotowy do gry. Czy tu mi... Nie zrobiłem tego specjalnie, mi gra, bo właśnie... Znowu te właśnie line-upy pozmieniała. No dobra. Morant będzie miał 40 minut. Vince Williams może 28, nie wiem. Na pewno 36... Ci zawodnicy też. Na pewno 36 to jest SAR. Tak to pewnie będzie wyglądało. No zobacz, mecz z Dallas. To jest mecz, który jak przegramy, to i tak mamy jeszcze jedną szansę. No i pójdziemy na tą jedną szansę jeszcze, bo ten mecz... A może nie przegramy? Może jednak nie przegramy. Dobra, zobaczmy w sumie czemu nie. Jest niby plain, ale czemu nie? Wejdźmy i zobaczmy to z bliska. Mamy jeszcze piłkę. To jest duża rzecz. To jest duża rzecz, naprawdę, że mamy posiadanie. To jest zapewne duża rzecz właśnie. Zobaczmy, co damy dalej radę zrobić. Czy jest tutaj Luka? Jest Luka, dobra. Desmond Bane, za wczesny rzut. Ale jest Alexander Sarr, który wpada i trafia. Pięknie Sarr. To było duże dla nas. To było naprawdę duże dla nas, że on tam był. Uwaga na Lukę, bo to pewnie on będzie rzucał. No, kto jak nie Luka będzie próbował rzucić tutaj i... Ale podanie do Lively'ego, który jest zablokowany. Jednak Luka przy piłce. Luka Doncic. Topić. Topić. Nie trafia. Zbiera Sar. Sar jest sfaulowany. Jesteśmy już blisko, naprawdę. Nic nie zrobić złego. Chris Middleton jest u nich. To nie będą jeszcze rzuty osobiste. Teraz Morant będzie rzut osobisty na 25 sekund jakieś do końca. Właśnie, ma 25 sekund do końca. Luka ze swoim trzecim faulem. Ja Morant ma dwa rzuty osobiste. Jesteśmy naprawdę bliscy tego, żeby zapewnić sobie awans do playoffs. Morant trafia pierwszy rzut osobisty. No jest jakimś pewniakiem Morant, jeśli chodzi o rzuty osobiste oczywiście. Ale trafia dwa. Trafia dwa duże rzuty osobiste dla nas. Derek Lively. Mają jeden timeout. Zachowują sobie jeszcze ten timeout. Luka. Dobrze, broniony przez Moranta. Chris Middleton trójka. Nie wpada. To jest koniec. To jest koniec. To jest koniec. Mamy to. Dobra, udało się. Nie zaczynaliśmy najlepiej, ale udało się. 137-130 wygrywamy, jesteśmy playoffs i będziemy mierzyli się z kim? Zapomniałem, kto jest second seedem. Bo będziemy się mierzyli z second seedem, tylko właśnie zapomniałem, kto tam jest. To będą Pelicans. To będą Pelicans, no dobra. DeJounte dalej nie jest gotowy do gry. DeJounte dalej nie jest gotowy do gry, no dobra. Za rok możemy mieć naprawdę fajne dodatki. Amundsen może będzie naszym rezerwowym centrem. Może naszym rezerwowym shooting guardem będzie Isaiah Evans, więc... To też może być potencjalny dodatek, na pewno.
póki Morant jest dobry i młody, to to jest istotne. No musimy wykorzystać, że mamy Moranta oczywiście. Bez Moranta, jak Morant będzie już, no wiem, musimy za jakby kadencję Moranta tutaj wygrać to mistrzostwo, bo inaczej będzie ciężko. 2-0, no jednak, no ciężko będzie coś tutaj wyczarować, nie na co się tutaj oszukiwać. Ciężko będzie cokolwiek tutaj wyczarować. Zdejmę jeszcze minuty. Dejounte Murray wraca do gry, no dobra. To jest już coś. 9-osobowy line-up, tak. Wypadnie z line-upu. Bardziej bym chciał, że Williams wypadł. Kenard będzie miał z jakieś 10 właśnie minut. Teraz tak, 30, co najmniej 6, 30, co najmniej 6. 42 dla Moranta. Bane wyglądał świetnie, jak na razie, więc on dostanie te minuty. 2-1. Jest 3-1, no jest 3-1, no jest 3-1 niestety. Ciężko, no właśnie, bardzo ciężko, bo jednak po prostu ten cały sezon był nieudany. No nie ma co oszukiwać. Cały ten sezon był po prostu nieudany. Dobra, oni trafili dwa rzuty osobiste, więc wracamy tutaj zobaczyć, czy właśnie odpadniemy, czy nie. A zapomniałem, że ja przecież nimi steruję. Jeszcze właśnie bym prawie violation, że tutaj bym zdobył, jeszcze by oni mieli piłkę. Jeszcze Pelikans właśnie mieli prawie piłkę, dobra. No zobaczmy, timeout. W ogóle nie rozumiem tej decyzji, naprawdę. Po co ten timeout brać? Lepiej sobie go było zachować. Zresztą dopiero to wrócimy pewnie z timeoutu. I właśnie po to tylko, żeby wziąć timeouta kolejnego. Morant. No po co naprawdę? Po co oni biorą te timeouty? Po co oni biorą te timeouty? Tak używają te timeouty i tak tracimy czas. Naprawdę, po co oni biorą te timeouty? Ale mogą się nam przydać, bo będziemy możliwie, że prawdopodobnie będziemy ich faulowali, zakładam. Bo znając życie, pewnie tutaj nie trafimy. I powiedzmy, nie mam timeoutów. Nie wiem, albo ja czegoś nie rozumiem, albo naprawdę to, co oni robią, to jest po prostu głupota, naprawdę. Już teraz stracicie piłkę, to byłoby naprawdę najlepiej. Dejounte. Alexander Sarr. Nie wiem, czy ja chcę, żeby to Alexander Sarr rzucał jakiekolwiek rzuty tutaj właśnie w takim momencie. Panie... Tyle timeoutów, tylko żeby po to zrobić. Tylko żeby oddać im piłkę za darmo. Wstyd, po prostu naprawdę wstyd, co oni odwalili. Jeszcze aby te timeouty wam coś dały. A te timeouty wam nic nie dali. Nie dały wam nic te timeouty. Jedynie jeszcze oddaliście piłkę im za darmo. No naprawdę. Nie wiem, jak oni mogli coś takiego odwalić. Fajnie by można tak po prostu było właśnie timeouta użyć i tutaj bliżej zaczynać, ale nie, bo oczywiście nasz super trener użył wszystkie timeouty. Jackson trafia ogromną trójkę dla nas. No i tak fajnie, bo mieć możliwość używania w timeoutów. I zawodnik Dillingham, Rob Dillingham, mój ulubiony zawodnik rzeczywistości w ten draft klasie, który teraz będzie. Nie trafia pierwszy rzut osobisty. Drugi jednak trafia. No mamy 8 sekund. Na to, żeby trafić dwójkę na remis, trójkę na zwycięstwo. Co się tutaj wydarzy? Pewnie będzie ciężki jakiś rzut do trafienia. Morant buduje i to jest koniec. Odpadamy niestety. Ten sezon był... Nie wiem, naprawdę ten sezon był strasznie dziwny. Kompletnie jakby... Nie, naprawdę to jest dla mnie, będę się zastanawiał na pewno jakiś czas, naprawdę, no, jakim cudem doszło do tego, że mieliśmy taki zły sezon. Nie, naprawdę to jest dla mnie, Pelicans nie będą w finale, bo mieli 3-0 prowadzenia, ale przegraj, bo OKC wygrywają. Nie, to dla mnie naprawdę szalone, jak źle ten sezon wyglądał na przestrzeni poprzedniego, porównując do poprzedniego, naprawdę dziwne. Czy może czasami po prostu trzeba zrobić krok w tył, jeden krok w tył, żeby zrobić potem dwa kroki naprzód, to może, nie wiem, Harden kończy karierę w Raptors. Nie wiem, to jest naprawdę bardzo dziwne. To jest po prostu dla mnie bardzo to jest naprawdę dla mnie dziwne. Westbrook i Harden mają swoje numery zastrzeżone. League meeting, wszystko rejected.
idziemy dalej. Staff signing. Czy może to była trenera wina, no ale Kevin Olajuwon nie jest ocenowo jakby dużo gorszy od... Dużo gorszy właśnie, więc no nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ma 22 pick w tegorocznym drafcie. No dobra, zobaczmy, co, czy będzie ktokolwiek dobry do wyboru. Mamy C plus jakiegoś gościa, więc w sumie nieważne, czy on fituje, czy nie. Jak jest C plus dostępny na takim piku, to myślę, że trzeba go wziąć i to zrobimy. Alice Harrington jest nasz. Gdzie on jest? 74, no to na pewno dobry zawodnik do wzięcia. Więc to zobaczymy, może i będzie pożytek z niego jakiś. Mam właśnie tych młodych zawodników tam, włącznie już mamy trzech naprawdę ten młodych zawodników, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolej Fangofer, Amundson, na pewno będzie chciał z nim przedłużyć. Czy z Larravią, zależy ile będzie chciał naprawdę. Amundson, ile będzie chciał właśnie Amundson. Czy prawda będzie chciał tak dużo, że nie będę w stanie? Mam nadzieję, że nic takiego głupiego się nie wydarzy. Ile Amundson chce, który praktycznie nie zagrał w ogóle w NBA zbytnio. Amundson oczekuje 13 milionów. He's not interested. Super. Super, naprawdę super. Liczę na niego, że może być w tym roku nad naszym rezerwowym centrem. No i pięknie. No i pięknie. Larravia za to chce pieniądze, które nie powinien, nie zasługuje, żeby dostać i nie dostanie, szczerze. Mamy trzech tutaj point guardów, trzech shooting guardów. Potrzebujemy small forwarda jakiegoś. Kogo nam tutaj brakuje? Zaire Williams jest wolnym agentem? Tak, Zaire Williams jest... On oczekuje 30 milionów? On jest poważny? Ile on ma lat jeszcze raz? On ma 24 lata już i on tyle oczekuje? Nie wiem naprawdę. Zastanawiam się nad tym, żeby z Evansa zrobić small forwarda. Właśnie. I tak by to, myślę, że lepiej wyszło. Tak by to znacznie lepiej wyszło. No przykro, nie będę Zaire'a brał za tyle milionów. No to jest niepoważne, ile on chce pieniędzy. Mam dobrego rezerwowego na każdej pozycji. No tak, teraz po prostu potrzebujemy to jakby... Potrzebujemy trzeciego shooting guarda na przykład. Jakiegoś starszego gościa, na przykład Alec Burks. Potrzebujemy trzeciego small forwarda tutaj, w naszym zespole. Pewnie jakiś starszy gość wystarczy. Trzeci power forward i trzeci center, dobra. Może ktoś troszkę tak odrobinkę lepszy, jak na przykład, nie wiem, Kamiński może, przed, czemu nie, może być ten Frank Kamiński. Niech każdy się zgodzi. Naprawdę, to ten cały sezon i cały odcinek niestety jest... Był dla mnie fajną niespodzianką. Restricted Free Agent, dobra. W sumie dobra, powiem tak, jak tyle, to za tyle może wrócić na takim Restricted kontrakcie, więc po prostu wyrzucimy tego... Wyrzucimy tego, to mieliśmy roster na G League. Wyrzucimy po prostu jednego gościa, tego Power Forwarda najstarszego, którego podpisałem i tyle. Dam to już Auto Generate tych rookies za 2027. A więc właśnie ten Royce O'Neill będzie zwolniony. Tak, no możemy iść dalej. Szkoda mi Amundsona naprawdę, bo właśnie nie ukrywam, że liczę na niego bardzo. Evans będzie naprawdę dużą postacią dla nas. Evans będzie dużą dla nas postacią w tym roku. Może jemu dam rolę Sixmana potencjalnie. No nie wiem, zobaczymy. Brandon ma 77. Może Clark będzie do wymiany, nie wiem. Jaki ma overall Alexander Sarr? 85, dobra. Panie się rozwija, no nie wiem. No na papierze ten zespół wygląda dobrze, tylko właśnie to jest problem, że rok temu oni też wyglądali dobrze. Nie wiem, na razie nie będę się o tym zastanawiał, zobaczymy. Liczę, że następny sezon zaczniemy i będziemy grali dobrze. Jak nie, no to będę musiał główkować, zobaczymy. Ten odcinek nie był na pewno taki, jaki sobie wyobrażałem, ale tak czasami bywa. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!